List do Kolosan 2:12 podaje nam następny filar wiary. 2:12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Wiara w moc. Słowo moc to jest pochodną słowa móc, czyli moc to jest możliwość zrobienia czegoś. Moc, przyjaciele, to jest praca wykonana w określonej jednostce czasu, tego się na fizyce już uczyliśmy. Moc to jest praca przez czas. Moc to jest określona praca wykonana w jakiejś jednostce czasu. Musimy wierzyć w moc. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, masz moc. Nie będziesz miał, nie nabędziesz jej, nie znajdzie się ona gdzieś, tylko masz ją. A więc posiadasz zdolność do wykonywania różnych rzeczy, tak? Które będą przynosić sukces w teraźniejszym okresie życia. Ty możesz to zrobić. Masz moc. Dla niektórych moc to kojarzy się z tym, że Bóg coś za nich zrobił. Że przyszło coś takiego, o, Bóg mnie dotknął. Ja mówię, ale co to znaczy? Bóg mnie dotknął, tak mi Bóg mnie dotknął. Mówię, dobrze. Super, że Cię Bóg dotknął, no. Ale chodzi mi o konkretne efekty. Jakie posiadasz efekty tego? Nie mam efektu. A. I co? Bóg Cię dotknął i w związku z tym jesteś co? Szczęśliwy, tak? Tak. To kredyta. Posiadasz moc i musisz wierzyć, że masz moc. Ty musisz wierzyć w moc, którą masz. Nie którą mam ja, którą ma ktoś. Tylko którą masz ty. Ty nie masz wierzyć w moją moc. Ty masz wierzyć w swoją moc. Ty nie masz wierzyć w Ducha Świętego we mnie. Ty masz wierzyć w Ducha Świętego w tobie. To jest w ogóle to. Bo ty masz takiego samego Ducha Świętego. Ty masz moc dla twojego użytku. Ty nie musisz wierzyć w moją moc. Ty musisz wierzyć w to, że ty posiadasz moc do twojego użytku. Że możesz za pomocą tego, co Bóg włożył w ciebie, wykonywać pracę i mieć tego efekty na każdym poziomie ducha, duszy i ciała. Zarówno w formule nadprzyrodzonej, jak w formule naturalnej. Masz moc. Ja wierzę w moc. Ja kiedy klękam przed moim Bogiem, to mówię, Boże, dziękuję, że mam moc. Ja w ogóle, wiecie, ja się nie modlę. Daj mi moc, chcę tego. Ja tak w ogóle nie mam takich moc. Ja wtedy mówię, dziękuję, że mam moc. Boże, dziękuję, że mam moc do działania. Ja jestem człowiekiem, który ma moc do działania. Boże, dziękuję Ci, że mam moc. Przeczytajmy 1 Koryntian 2:5. I 4:20. 1 Koryntian 2:5. 1 Koryntian 2:5 najpierw. Jeśli nie, to jest drugi. 1 Koryntian 2:5. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Na czym się opierała wiara? Na mocy Bożej. Na moc Bożą. Pierwszy list do Koryntian 4:20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Tutaj słowie to na teorii. To jest sformułowanie teorii. Znaczy nie na teorii zasadza, tylko na mocy. Królestwo Boże zasadza się na mocy. A więc widzimy, że posiadamy moc i Bóg nam pokazuje, że On działa poprzez moc.
To nie jest słaby Bóg. Ja nie wierzę w słabego Boga. Ja nie mam słabego Boga. Słaby Bóg nie zamieszkał we mnie. Ja nie jestem też słaby, no bo skoro silny Bóg zamieszkał we mnie, to ja jestem silny. Skoro Bóg mocy zamieszkał we mnie, to ja jestem człowiekiem mocy. Ja uwierzyłem w to, że jestem człowiekiem mocy. W ogóle ja wierzę, że mam moc. Wierzysz, że masz moc? Mówisz, wierzę, że moc masz. Ty, że masz moc. Że ty posiadasz moc. Ja wierzę, że ja mam moc. Ja do ludzi mówię, chodź, położę na ciebie ręce i spłynie na ciebie moc. Moc na ciebie spłynie. Dlatego, że ja ją mam. Religia będzie mówiła, to nie ty masz moc, to Bóg ma moc. Dobrze. Pytanie. Czy to ja mam enzymy trawienne, czy mój żołądek ma enzymy trawienne? Bo to jest takie pytanie, tego rodzaju pytanie. Na przykład. Czy w ogóle można takie coś... Czy można takie coś w ogóle o takim czymś rozmawiać? Rozumiecie? Czy to ja mam krew, czy układ mój krwionośny ma w sobie krew? Bo nie wiem teraz, cholera. Mam dylemat. Czy ja mam krew? Czy ja mogę takie coś powiedzieć? Że ja mam krew? No bo ona w żyłach płynie. Tak? No ona nie płynie poza żyłami. Tak? Bóg i ty jedno jesteście. Bóg ma moc, więc ty masz moc. Jesteś człowiekiem mocy. Ja nie czuję mocy, no bo mocy się nie czuje. Ja też nie czuję krwi. 5,5 litra mam, ona płynie cały czas. Cały czas w człowieku krew mnie płynie. Ja w ogóle nie wiem jak ty, ale ja nie jestem świadomy swojej krwi. Ja to wiem, wiecie, kiedy jestem świadomy krwi, jak się skaleczę. A jak się skaleczę, o krew! A tak to nie pamiętam o krwi, że mam krew. Ja nie wstaję rano, proszę mi, o krew. 5,5 litra. Płynie we mnie cały czas. Ale czuję super. W ogóle, że krew. Ja w ogóle nie czuję, że krew nie płynie. Ja się muszę dobrze wsłuchać, żeby słyszeć, że mi serce bije. Muszę się albo serenkiem położyć. Wiecie, że ja nie słyszę bicia mojego serca? Musi być strasznie cicho, żebym ja słyszał bicie serca. W ogóle dawno nie słyszałem bicia mojego serca. Bo mi jest ciężko przyłożyć ucho do klatki piersiowej. Rozumiesz? Chodzi o to, że moje serce nie budzi mnie w nocy. Mam w domu taki... Teraz ostatnio pojechałem tutaj do was, przyjechałem do Łodzi. Chyba właśnie 2 tygodnie temu. To przyjechałem, wróciłem do domu i na komodzie stał wielki zegar. Wielki. I on tyka. Tylko Agata przyniosła do domu. Sara mówi, mamo, tata wróci i każe wyjąć baterię z niego. Przecież on robi tak tum, 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 tum. Ja słyszę ten zegar. Teraz Agata, jak wchodzimy do pokoju, to wyjmuje z niego baterię od razu. W ogóle nawet, wiesz, ja mówię, jaki wielki zegar mamy. Mówię, dobrze widać godziny. No nie? Mówię, ale ja słyszę ten zegar, ale nie słyszę swojego serca. Rozumiecie? Cały czas w moim organizmie zachodzą różnego rodzaju reakcje, ale ja ich nie słyszę, nawet nie jestem ich świadomy. Nie wiem, jak moja wątroba pracuje, nie wiem tych rzeczy, nie wiem. Rozumiesz? Nie wiem. Tak samo nie jestem w stanie zrobić podziału między mocą Boga a mocą moją. Ktoś mówi, wiesz, bo to w ciele można. Ja nie wiem, co można w ciele, co nie można w ciele. W ciele można chorego uzdrowić? Jak to się uzdrawia chorych w ciele? Demona się w ciele wypędza? Cuda się w ciele robi? W ciele? Mój znajomy na grupie domowej potrzebował odwieźć dziewczynę w ogóle, bo szybko w ogóle potrzebowała jechać. Krużyków nie mógł znaleźć do samochodu. Nie mógł znaleźć kluczyków do samochodu. A wiecie co zrobił? Wziął kluczyk do domu. Wyszedł z grupy. Przez wiarę włożył w zamek i otworzył samochód. Wyjął, włożył przy kierownicy, przekręcił, odjechał, wrócił, wyjął, zamknął i już nie mógł drugi raz włożyć.
To nie jest z YouTube'a. To mój znajomy. Siostrę szybko jechał odwieźć. Ktoś powiedział, taki cud, żeby się dziewczyna nie spóźniła na autobus? Tak. To się moc nazywa. Że się kluczykiem jedzie i w ogóle Toyotę odpala. Rozumiesz, o co chodzi? Szok. Zwykły chłopak przez wiarę po prostu mówi, nie, ja ją odwiozę w imieniu Jezusa. Idę odwieźć siostrę. Rozumiesz, o co chodzi? Idę odwieźć siostrę. Bo ja wierzę w moc. Nie zawiódź się. Nie zawiódź się. Modliłem się do Boga kiedyś o samochód. Mówię, Panie Boże, samochód potrzebuję. Dostałem informację o samochodzie. Duch Święty mówi, to ten samochód. To bardzo dobry samochód. Pojechałem, kupuję ten samochód. Właściciel do mnie mówi, on olej bierze. No pięknie mówi. A Bóg to mi mówi, weź kup ten samochód i weź już jest tym samochodem. No. Co tu stoisz? No bo Panie, on olej bierze. Dobra, mówi. No weź kup ten samochód. Kupiłem ten samochód. Przyjechałem, pojechałem z mechanikiem, z dwoma. Oni się pukali w głowę. Oni mówią, normalnie nikt ci nie powie, że samochód olej bierze. No facet w ogóle jest uczciwy, szczery, powiedział ci, że samochód olej bierze. No nie kupuj samochodu, co olej bierze, na te pieniądze? Nie bądź głupi! Ja mówię, dobra, to jest samochód od Boga. Jeden był niewierzący, to w ogóle machnął ręką, powiedział, że ja jestem wierzący, ale już machnął ręką. Tamten drugi był wierzący, mówi, Artur, mówi, to nie Bóg, Bóg ci nie każe tego samochodu. Mówi, Bóg mnie nie każe kupić samochodu w ogóle. Rozumiesz? Bo samochód nie biblijny. Bo ja mam sprawę z Bogiem, teraz sobie z nim rozmawiam, mówię, to jest dobry samochód. Wracam do domu, mówię, dobrze Boże, kupiłem ten samochód, wydałem więcej na ten samochód, niż on jest warstwem, w ogóle silnikiem w ogóle. Mówię, otwórz maskę. Otworzyłem, połóż ręce na ten samochód. Położyłem ręce. Już nigdy nie weźmie oleju. A ja bym, już nigdy nie wziął kropli. Kropli. Nigdy nie wziął, uszczelniłem mu człowieku gary. Moim pazurem jednym. Dlaczego? Bo wierzę w moc! My jak się nawróciliśmy za gapą, mieliśmy różne rzeczy w domu. Różne, stare. Starą pralkę Pola, która żyła swoim życiem. Wiesz, jak pralka żyje swoim życiem? Tak. Ona miała osobowość. Ta pralka. Rozumiesz? Mieliśmy też odkurzacz. On nie wiem jak żył, czy ledwo oddychał. Zaczynaliśmy naszą służbę. Zaczynaliśmy kościół. Rozumiesz? Nie mieliśmy dużo pieniędzy. Ciężko pracowałem, zaczynając swoją służbę. Nie stać nas było, żeby iść kupić pralkę. Nie stać nas było, żeby iść kupić odkurzacz. Ale wierzyliśmy w moc. Na wszystkie sprzęty w domu położyliśmy swoje ręce. Wiecie, co się zaczęło wydarzać w tym domu? My potem te rzeczy to wymienialiśmy, dlatego że były stare już. My już ich nie chcieliśmy na nie patrzeć. Jak ta mówi, położyłam na pralkę ręce 3 lata temu, pralka chodzi człowieku jak nowa. Mówi, weź ją, mówi człowieku, mówi, proszę cię, mówi, jestem kobietą, chciałabym nową pralkę. Mówi, nie mogę na tego Polara już patrzeć. Mówi. Ale on się mówi, naprawił, jest bardzo dobry, już nie żyje swoim życiem. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiesz, to nie chodzi o to, że to jest enigmatyczna moc pod tytułem, rozumiesz, że tam się coś w duchu się wydarzyło. Nie! Tam się, człowieku, naprawiły kulki metalowe w tej pralce, w tym bębnie. Rozumiesz? Te wianki, na których to wszystko chodzi, człowieku, te ogniwa, to się naprawiło. Bo odkurzacz się silnik odnowił. Zaczął ciągnąć jak głupi. Człowieku, ja tak nie ciągnę od początku życia swojego. Ten. Stare sprzęty wszystkie zaczęły działać prawidłowo. Moc. Musisz wierzyć w moc. Bóg mocy mieszka w tobie. Izajasz 40:10. Ludzie YouTube oglądają, przyglądają się, jakie cuda. Ja mówię, bardzo dobrze, że są cuda. Też zacznij robić cuda.
chcesz robić cuda. A ja mówię, a jak ten na YouTubie robi cuda? Bo on chorych tam uzdrawia. Bo ruszył dupę z domu i poszedł uzdrawiać. Chcesz uzdrawiać chorych? Rusz dupę i ci uzdrawiaj. On w barze, zobacz, wszedł do baru, modli się o chorych. Mówię, byłeś w barze modlić się o chorych? Nie. To skąd wiesz, że nie będziesz uzdrawiał chorych w barze? Byłeś w barze uzdrawiać chorych? Nie byłeś. Idź do baru uzdrawiać chorych. I się nakręć. I wrzuć na YouTube. Jak ten pan z Ameryki. Proste? Nie myśl, jak zaprosić pana z Ameryki, żeby pouzdrawiał chorych w twoich barach. Bo ty masz Ducha Świętego, który jest duchem mocy. Takiego samego, jak ten pan w Ameryce. Masz dwie ręce? Masz. Masz bar? Masz. Wszystko masz, co ci jest potrzebne do życzeń pobożności. Problem twój polega na tym, że nie wierzysz w moc. I jarasz się panem z baru na YouTubie. To cię jara. Oglądasz. Przychodzisz do gościa. Widziałeś, przyszedł cię link. Na co mnie twój link? Weź idź w ogóle do baru. Rozumiesz? Jak masz zacząć uzdrawiać chorych, jak nie uzdrawiasz chorych? To Dwight położył chyba na 900 osób ręce, zanim została pierwsza uzdrowiona. Rozumiecie? Nie zniechęcam się. Wierzył w moc! Rozumiesz? On w to wierzy. Izajasz 40:10. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których sobie wypracował, są przed nim. Wszechmocny, posiadający wszelką moc, przychodzi w mocy. Jak Bóg przychodzi? W mocy. Bóg nie przychodzi w niemocy. To jest Bóg mocy. Włada. Jak włada? Za pomocą mocy. Ludzie chodzący z Bogiem to ludzie mocy. On sobie ich zarobi. Co to znaczy, że on ich zarobi? Wytworzył. Stworzył. Przez Bożą moc zmieniamy tą rzeczywistość. Idziemy do ludzi i prezentujemy im moc. Kiedy tutaj w Warszawie zaczęliśmy ludzi uczyć wychodzić na ulicę, to mówiliśmy do ludzi, nie wychodź na ulicę i nie mów, że Bóg ludzi kocha. Bo to w każdym kościele katolickim codziennie na mszy się mówi, Bóg was kocha, śpiewa się. Bóg jest miłością, bawienie, coś tam, już nie pamiętam, jak już mi to wyszło z głowy. Bo pamiętacie tę historię. Jest miłością, pięknie, rewelacja. Wszyscy wiedzą, że Bóg jest miłością. I skończmy to raz na zawsze. Tak? Idź na ulicę, mówię, i powiedz tak. Przybliżyło się królestwo. Oto stoję na waszych ulicach. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź do mnie, uzdrowię cię. Jeżeli potrzebujesz cudu, przyjdź do mnie. Położę na ciebie swoje święte ręce i nastąpi cud. Oto przybliżyło się królestwo. Bo ja tu jestem. Idź na ulicę. Przestań im mówić, że Bóg ich kocha. Zaproponuj im moc. Kiedyś głoszę pod Złotymi Tarasami. Stoję, przychodzi do mnie tam jeden. Ja nie wierzę w Boga. A ty, co zrobisz? No? A mówię, to udowodnij mi, że On jest. I mówię, chodź. Położyłem na niego ręce. Jak go zaczęło trząść? Padł na ziemię. Położyłem mu ręki na brzuchu, lata, człowieku tak, leży na chodniku, biały dzień, ludzie naokoło, Arabowie tacy tam w ogóle, nie? Tam kupa Arabów, stoją, patrzą się, ja mówię, jest Bóg i mikrofon mu mówi, jest. Ja mówię, rozumiesz, o co chodzi? On mówi, udowodnij mi, że Bóg jest.
Aramów nie zaprzeczał. Już nikt nic nie mówił. Nikt nie wchodził z nami w dyskusję. Nikt nie próbował nas przekonać do czegokolwiek. Głosimy pod uniwersytetem w biały dzień. Dym taki, człowieku, wstrzymaliśmy pracę Uniwersytetu Warszawskiego. Nazjeżdżało się radiowodów, tak? Bo o godzinie 13 pod główną bramą Uniwerku na Krakowskim Przedmieściu rozpoczęliśmy koncert ewangelizacyjny. Człowieku, profesorowie wylatywali z Uniwerku. Mówili, co to w ogóle wiesz? No agapi jedna przeleciała, zaczęła bluzgać. Jak ja tam mówię, przepraszam, pani jest wykładowcą na tym uniwersytecie. Przecież pani się mówi, odzywa, jakby pani mieszkała w ogóle na Pradze. Mówi, to jest skandal! Mówi, proszę się zamknąć. Ja mówię, nie, proszę państwa, nikt się tu nie zamknie. Nikt się tu nie zamknie. Wychodzą studenci, bo to była ta godzina, kiedy wychodzili studenci. Podchodzi chłopak i mówi tak, jestem chory na to i na to. Ludzi masa naokoło, tak? Ja mówię, położymy na ciebie ręce, zostaniesz natychmiast uzdrowiony. Jak go zaczęła Boża moc przenikać, padł na ziemię, trzęsie się. Słuchajcie, oni wszyscy ustali, wszyscy. Ktoś o mikrofon zaczął głosić, tak? Zaczyna głosić, tego rzuca na ziemię, tak? Wstał i mówi, jak ja się dobrze czuję. Ja mówię, to jest moc. Bóg mocy. Bóg mocy. Chodzi o to, że trzeba w to wierzyć. Wierzyć. I odważnie w tą stronę iść. Nie zniechęcać, jak coś nie wyjdzie. Czyli jeżeli ja po prostu wierzę, że Bóg działa przeze mnie w każdym momencie. Tak. Mogę powiedzieć człowieku, dotknij się, nie dotknie cię Bóg. Amen. To wierzę, to zadziała to... Amen. Na pewno. Posłuchaj, ty musisz być tego pewny. Ty. Dobra. Nie odpowiadasz za to, co, czy on to przyjmie, czy nie. Ale ty musisz zaprezentować swoją wiarę, postawę wiary w moc. Dobra. I to coś już powoduje, że mamy 50% tematu załatwionego. Teraz potrzebujemy tylko jego otwarcia, nic więcej. Dobra. Tylko. Tylko jego otwarcia. Jak nie będzie otwarty, nic się nie wydarzy. Jak będzie otwarty, człowiek, uderzy go Boża moc. Ale ty musisz być pewny. A kupa chrześcijan nie jest pewna, mówię. Tak przychodzą. Jest Bóg ze mną, czy nie ma? Bóg jest Bogiem mocy, a jak już jest Bóg, a ja nie wiem, czy ja jestem teraz człowiekiem mocy. A nie wiem. Rozumiesz? Bo jeszcze grzeszę. Mam dla ciebie dobrą nowinę. Wszyscy grzeszą. Wszyscy. Wszyscy usługujący grzeszą. Najwięksi ludzie mocy grzeszą. Allen, jeden z największych usługujących ewangelistów na poziomie uzdrawiania. Codziennie po swoich krucjatach wracał i pił do nieprzytomności. Umarł na marskość wątroby. Codziennie podnosił ludzi z wózków inwalidzkich. Jakoś się nie zastanawiam, czy jest alkoholikiem. To nie jest chwalebny przykład, ale ja wam pokazuję ekstremalne rzeczy. Inny przykład. Ewangelista uzdrowieńczy poszedł w świat, zaczął chlać i balować. Stał w barze w Stanach Zjednoczonych i pił. Był upity przy barze. W pewnym momencie obok jego człowiek spadł ze stołka barowego i dostał zawału serca. Ewangelista odstawił kieliszek, podszedł do niego, w imieniu Jezusa, serce działaj! On też wstał. Po czym ewangelista wrócił i pił dalej. To nie jest chwalebny przykład, ale on wierzył w moc. Pamiętajcie, że was wczoraj uczyli. Nie żyjemy w epoce prawa. Nie pij, nie bądź menelem. Trzymaj się Bożych wytycznych, ale musisz wierzyć w moc. Nie możesz brać pod uwagę, że nie jesteś godzien, że coś ci brak, że jeszcze należycie czegoś nie masz. Wiesz, czego nie masz, jedynie nie uwalniasz wiary w moc. To jedyna rzecz, która ci brakuje.
Czemu nie uwalniasz mocy? Bo nie uwalniasz wiary w moc. To proste. Nie dlatego, że grzesznikiem gdzieś tam jesteś, w cudzysłowie, w swoich zachowaniach jeszcze. Tylko dlatego, że nie uwalniasz wiary w moc. Panie, dlaczego nie mogliśmy go uzdrowić? Dla niedowiarstwa waszego. O, jedyna odpowiedź. Nie dlatego, że jesteście tacy, czy jesteście inni, rozumiesz? Dla niedowiarstwa waszego, mówi. I do czego ich zachęca? Mówi, ale ten rodzaj nie wychodzi jak tylko przez modlitwę i post. Taki, jaki rodzaj? Demoniczna siła niedowiarstwa. To do nich jest, a nie do niego. Bo Jezus wcale się nie modli i nie pości, żeby z dzieciaka wyrzucić jakiegoś ducha. To czym był post w tym przypadku? Co to znaczy post? Znaczy, czym był post w tej sytuacji tak naprawdę? O czym on mówi Jezus tutaj? O tym, że muszą cielesność wziąć za mordę. Okay. Mówią, chłopaki, rozwinąć życie modlitewne i cielaka za mordę. Chodzić w duchu. Chodzić w duchu. Rozumiesz, co on ich uczy? Dlatego, mówi, nie możecie go wypędzić z niego demona. Przecież oni są 3 tygodnie po swojej krucjacie. 3 tygodnie to się dzieje. Niektórzy mówią 2 tygodnie. Egzegeci. Gdzie on ich posyła, aby oni uzdrawiają, uwalniają, wskrzeszają, głoszą królestwo, wracają. Panie, demony są nam posłuszne. A za 2-3 tygodnie nie mogą dzieciaka jednego uzdrowić. Jezus mówi, no i co? Już się wybieliście z rytmu. Tak? Już by jest olewka, już siedliście na laurach, już nie brniecie mocno w Boga, tak? Już w ogóle zluzowaliście życie modlitewne, już ciałku popuściliście i uważacie, że co? Mówi, wracać, chłopaki, tak? Do życia modlitewnego, do brania ciała za mordę. On ich tego uczy. Tego ich uczy. Wiary. On ich wiary uczy. Prosty wiary. Izajasz 64,7. Izajasz 64,7. Izajasz 64,7. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Moc grzechu. Zobacz, istnieje moc grzechu. Wszystko się opiera na mocy. Ja Ci pokazuję po prostu schematy różne. Istnieje moc grzechu. Przeciwstawną mocy grzechu jest moc Chrystusa. To jest moc na moc. Jeżeli nie będziesz wierzył w moc, nie będziesz mógł odeprzeć mocy grzechu. Bo on ma moc, ten grzech. On będzie parł. Ty musisz uwierzyć, że jesteś człowiekiem mocy. To jest konfrontacja. Rozumiesz? Konfrontacja. To jest konfrontacja mocy. Tu jest napisane, że moc grzechu jest. Ludzie się dziwią, grzech wraca do mnie. Ja mówię, a dlaczego ma nie wracać? On ma moc. Ale? Ale no. Ale ty masz większą. Ty masz większą. Kiedy spuszczę to, to tu spadnie. Bo co działa? Przyciąganie ziemskie, tak? Zawsze spadnie. Można próbować dużo razy. Zawsze spadnie. Istnieje na to jedna metoda. Wtedy to nie spadnie na ten stół, kiedy zadziałam większą mocą. Żeby przeciwstawić się mocy upadku tego na ten stół, muszę zadziałać jakąś mocą, bo jak nie zadziałam, to zawsze spadnie na ten stół. Moc kontra moc. Twoje życie musi być życiem mocy. Diabeł będzie przychodził do Ciebie i będzie mówił tak. Mogę Ci zrobić kuku. Mogę Ci załadować coś. Mogę Cię teraz tak sprowokować, że włączysz film pornograficzny. Tak Cię mogę sprowokować. Ale kiedy Ty wierzysz w moc, to następuje konfrontacja. I moc, która jest w Tobie, odeprze moc diabła. Zawsze.
Zawsze, bo jesteś silniejszy, bo w tobie jest wielki Jahwe, Bóg mocy. Rozumiesz? I diabła moc w stosunku do twojej mocy to jest żadna moc. Żadna. To jest tak, jakby człowieku zrobił, nie wiem. Kiedyś w ogóle miałem taki wielki samochód, byłem w świecie. Ford Windstar. W ogóle taka wielka, wolałem duże samochody, lubiłem wielkie. Jadę tym Fordem Windstarem i w ogóle puknąłem jakiś samochód tym Fordem Windstarem. Znaczy, no nie ja fizycznie, tylko kierowca, który ze mną tam jechał wtedy. Walnęliśmy w taki samochód, który był przed nami, no nie? Nasz samochód był wielki. Potężny, on miał chyba ze 4700 silnik. No wielka fura. Walnęliśmy w tamtemu odpadło mu buty. Wyszedłem, popatrzyłem, jak to w świecie jeszcze było, nie? Przetarłem zderzak, no nie? Taka rysa u mnie, no nie? A jego pół tyłu odpadło. Potem Duch Święty przypomniał, wiesz co to, Artur, było? Konfrontacja mocy. Słabsze musi wysiąść przy silniejszym, rozumiesz? Musisz wierzyć, że posiadasz największą moc na tej ziemi. Ja w to wierzę. Oczywiście, że ma. Jakby nie miał diabeł mocy, to by ci nie zrobił tego, co ci zrobił. Zobacz, co ci zrobił w życiu. Jak on by nie miał mocy, to byś w ogóle się nie mógł dostać do twojego życia. Szybko przeanalizuj sobie, proszę ciebie, wszystkie twoje porażki. Zobacz, w każdej on był. Ma moc. Praca wykonana w czasie. Wykonał pracę w określonym czasie w twoim życiu, zobacz. Tylko w swoje życie stać się spojrzeć. W życiu każdego z nas diabeł wykonał pracę na bazie czasu, w którym żyjemy. Ma moc? Ma. Jak się mówi, że diabeł nie ma mocy, no to się kłamie. Tu się mówi coś innego. I ja mam większą moc niż diabeł. Dlatego Dawid mówi tak. Z tobą przesadzam każdy mur, rozbijam każdą drużynę. Dawid nie mówi, nie ma muru i nie ma drużyny. Bóg mówi, że dwóch z was, jeden z was pokona 1000, a dwóch 10 000. Bóg nie mówi, nie będzie 1000 przeciwko tobie i 10 000 przed wami obydwoma. Będą. Cała Biblia jest przesiąknięta informacjami. Jest sobie Izrael i napada na niego ktoś. Kto posiada moc. Bo jakby nie posiadał mocy, to by nie napadł. Ale co? Bóg jest z Izraelem. Bóg jest z Izraelem. Czyli Izrael posiada większą moc niż narody, które są wokół niego. I to jest obraz duchowej rzeczywistości. Te narody, które są wokół Izraela, to są pogańskie narody i one są odzwierciedleniem Królestwa Ciemności. Izrael jest odzwierciedleniem nowego, naszego wewnętrznego człowieka. Filistyńczycy, Moabici i inni to są demony, demoniczne siły. A Izrael to twój wewnętrzny człowiek. Diabeł ma moc. Jak on by nie miał mocy, to nie byłby w stanie robić różnych rzeczy. Wyrzucałem kiedyś z kolegą Belzebuba, z dziewczyny, to ją uniósł do góry. Widziałem ponad 100-kilogramową kobietę w górze. Nie na YouTubie. Najpierw w ogóle przemówiła do mnie taką angielszczyzną człowieka, jak Oxford skończyła. Ona słowa po angielsku nie umiała mówić. Od razu mi naugryzała po człowieka jakim takim wykwintnym językiem. Kolega rozumiał, to przetłumaczył. Rozumiesz? Potem ją do góry podniósł. Nakazałem mu wyjść, tak się na mnie rozdarła, rozumiesz? Jak demon zaczął przez nią mówić, to człowieka jak w ogóle z lochu, jak wiesz, patrzy, podnosił do góry, mówi, ale ja znam. Mówi tatka, Tadek, mówię, on nią rzuci. Mówi, rzuci nią. Wiesz, Tadek zdążył tylko cofnąć w ogóle stolik, taki stał stolik kwadratowy, ostre końce miał. Człowieku, Tadek tylko ten stolik rąknął na drugą stronę, a on ją, człowieku, uniósł jak nią, pieprznie, człowieku. Gdyby stał ten stolik, to by sobie roztrzaskała czaszki o ten róg. A światło tak się dało. Człowieka, jak z nie wypędzaliśmy bez zębów. Rozumiesz? I po co to robił, się przestraszyć? Tak, nas! Przede wszystkim nas. Wiesz, on mówi, nie wyjdzie. Ja mówię, wyjdzie. On mówi, jestem Belzebub. Ja mówię, jestem Artur.
Sytuacja jest jasna jak dupa anioła. Teraz umie wyjdzieć! Bo on musi wyjść. Kto on jest? Bo on jest Belzebub. A kto to jest Belzebub? Co w ogóle to jest za postać? Zwykła menda społeczna. Nikt o wielkim imieniu. Rozumiesz? Tak jak jedna z osób u mnie na osiedlu, Majorka, który się nazywa Tower. Woła, Tower, Tower! Jak ktoś nie wie, proszę ciebie, to myślę, że przybiegnie. Jakiś Rottweiler wielki, proszę ciebie. A tutaj ktoś powie, Tower. Od razu mi się diabeł przypomina. Rozumiesz? Tower! Tower? Muszka. Bzik. Rozumiesz? Ale nie Tower. Bo Tower to można dać człowieku Stanfordowi na imię. Rozumiesz? Ale nie temu czemuś. To jest przesada. On jest Belzebub. Do widzenia. Ktoś. To jest ktoś. Teraz szanuj mnie. Wiesz, o co chodzi? Szanuj mnie. To wariat na punkcie tronu. Diabeł to jest wariat na punkcie tronu. On ciągle by chciał, żeby ktoś go szanował. Moc ma grzech. Grzech ma moc. Diabeł ma moc. Ale ty masz większą. Ty musisz wierzyć, że masz większą moc niż diabeł. Ty musisz wierzyć w moc. Przez cały czas. I łatwo jest tak mówić, jak jest super w życiu. Ale ty musisz tak mówić, tak wierzyć i tak mówić, jak nie jest super. Bo w tym życiu jest różnie. Życie wali bez litości, jak mówi Sylwester Stallone. Rozumiesz? Bez litości. Jeremiasz 10:6. Jeremiasz 10:6. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Tobie nikt nie dorówna, Panie. To jest to, co jest w Tobie. Ktoś mu dorówna? Nikt mu nie dorówna. W imieniu Jezusa jesteś. Wielkie jest imię to, w którym jesteś zawarty. Marek 9:1. Ewangelia Marka 9:1. I mówił im, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Królestwo objawia się w mocy. I ty masz prawo do oglądania manifestacji Królestwa. Ale ty musisz wierzyć w moc. Ty musisz w ogóle wierzyć, że jak ty idziesz, to niesiesz ze sobą Królestwo. Zobacz, te słowa, to ludzie nie rozumieją do końca, tego mówią, to niektórzy zobaczą, nie umrą, co to jest. Tu chodzi, że tu są różni ludzie, o których tam Jezus, do których Jezus mówi. Tam są ludzie, o których Jezus wie, że się nawrócą i tacy, którzy się nie nawrócą. Jezus tutaj mówi globalnie o odrodzonych z Bożego Ducha ludziach. Że ci, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha, oni zobaczą, będą oglądać Królestwo przychodzące w mocy. To jest obietnica dla Ciebie. Ty możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie Boże, Ty powiedziałeś, że ja będę oglądał Królestwo, które przychodzi w mocy. Jestem człowiekiem mocy. Ja idę manifestować tę moc. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 42-43. Także jest ze zmartwychwstaniem, co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone, nieskażone. Sieje się w niesławie, była wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, była wzbudzone w mocy. Te elementy negatywne są związane ze starym życiem. Te elementy pozytywne z nowym życiem. Rozumiesz? Masz życie mocy. Wcześniej, rozumiesz? Wcześniej ty
byłeś słaby, teraz jesteś mocny. Ty musisz w to wierzyć. Ewangelia Mateusza 22-29. A Jezus odpowiadając rzekł im: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Nie wierząc w moc, wchodzi się w zjedzenie. Musisz wierzyć w moc, bo inaczej utkniesz. Będziesz tworzył różne historie w swoim życiu i tłumaczył sobie, dlaczego ci coś nie wychodzi. Rozumiesz? Zaczniesz przyjmować różne teorie od różnych dziwnych ludzi, tłumaczących ci, dlaczego ci nie wychodzi. Będą oni ci mówić, oni ci wszystko wyjaśnią, dlaczego ci nie wychodzi. Rozumiesz? Ja ci coś powiem. Jak zapytasz przegranego, dlaczego ci nie wychodzi, to on ci wyjaśni, dlaczego ci nie wychodzi. Każdy przegrany ci wyjaśni. On zaraz ci pokaże wszystkie jego zdaniem, tak? Błędy w twoim życiu. Rozumiesz? Nie pytaj nikogo o nic. Przyjmij prostą rzecz. Ja jestem człowiekiem mocy i nie podważam tego. Nie będę tego podważał. Nie będę podważał tego. Bez mocy, bez wiary w moc wchodzi się w zwiedzenie. Ewangelia Jana 10:32. Ewangelia Jana 10:32. Odrzekł im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy. Dobre uczynki, one realnie dobre uczynki, które my mamy czynić, to są uczynki, które mamy czynić za pomocą mocy. A nie za pomocą, rozumiecie? Naturalnych, dziwnych rzeczy. Za pomocą mocy. Posiadasz moc do czynienia dobrych uczynków. Ja przeważnie nie zwracam uwagi zazwyczaj, chociaż śledzę uważnie różne takie prośby w internecie o pieniądze dla chorych ludzi. Ale czasem coś przykuje moją uwagę. Szukam wtedy tego człowieka. Któregoś razu przykuło moją uwagę chore dziecko. Mówię, dobrze, Boże, szukam. Szukam kontaktu, szukam, zdzwoniłem się. Dodzwoniłem się do opiekunki. Opiekunką była ciocia. Dzień dobry, nazywam się Artur Ceroński. Widziałem, że pani umieściła informację, że tutaj dziecko jest. No i się dowiaduje, że to ciocia i tak dalej. No tak, jestem opiekunką prawną dziecka. Ja mówię, co się dzieje? No dziecko ma nowotwór, to jest bardzo poważna sprawa, potrzebne tam są jakieś, no tam nie pamiętam ile to, za granicą tylko było możliwe do zrobienia, nie? Ja mówię, wie pani, mówi, mam propozycję, mówię, gdzie pani mieszka? No powiedziała, gdzieś tam i tam, nie? Ja mówię, mam propozycję. Możemy do pani przyjechać i uzdrowić pani dziecko. Ona mówi, słucham? Ja mówię, umówimy się, przyjedziemy i uzdrowimy dziecko. A kim państwo są? Ja mówię, jesteśmy odrodzonymi z Bożego Ducha ludźmi, chrześcijanami. Uzdrawiamy chorych. Za darmo, bez. A to mnie nie interesuje. Ja mówię, jak to pani nie interesuje? Przecież to jest... Ale wie pan, to nie, to ja nie jestem zainteresowana. Ja mówię, ale my nie chcemy nic od pani, chcemy uzdrowić dziecko panu. Nie, dziękuję, naprawdę. Okej. Okay. Ja mam moc. Ja mogę uzdrowić to dziecko. Ja wierzę w tą moc. Ja mogę robić dobre uczynki za pomocą tej mocy. Rozumiesz? Chrześcijanie, nierozumiejący łaski, latają za tym, żeby coś dobrego zrobić, bo oni się dobrze czują. Rozumiesz? Oni się dobrze czują. Coś robią.
robimy coś. Robimy jakieś dobre rzeczy. Ja mówię, nie. Znaczy, rób dobre rzeczy, to nie ma, w ogóle róbmy dobre rzeczy. Kiedy możemy, to róbmy dobre rzeczy wszystkim ludziom. To nie o to chodzi. Masz możliwość, jak mam możliwość zrobienia coś dobrego, to robię coś dobrego, czemu nie? Czemu w ogóle, ja nie mam żadnego problemu, nie? W ogóle. To mnie przychodzą, ktoś stoi pod tym, nawet trzęsie się alkoholik, poratuj ziomuś 2 złote. Ja, masz, napij się, co masz się nie napić. To bardzo biblijne rzeczy. Kiedyś jak powiedziałem, że to jest biblijne w ogóle to, że się daje alkoholikom pieniądze, jak to biblijne? A głosiłeś mu Ewangelię? Ja mówię, nie głosiłem mu Ewangelii, bo był nawalony jak autobus już. No tam trzeba było, żeby się dobił tylko. I ty dajesz pieniądze takim ludziom? Ja mówię, no a dlaczego mam nie dać? Mówię, no w mojej Biblii jest napisane, że stropionemu na duchu daj wina. To ja daję mu na wino. No co? Dlaczego mam mu nie dać? Jak on w ogóle... Jak w ogóle on się upije, nie wiem, co się upije. On chce się upić. No to przykładasz rękę do grzechu. Ja mówię, człowieku, nie przykładam ręki do grzechu, daję chłopu na wino, rozumiesz, bo on w ogóle niczego więcej nie chce. Tak naprawdę, tak, zrobiłem dla niego coś dobrego. Przez chwilę go nie będzie boleć. Tak mówię, ty... Ja mówię, nie, to humanizm, przez ciebie się odzywam, uspokój się, człowieku. Ty, mówię, chory jesteś na dobre uczynki. Myślisz, że jakby Jezus przechodził, to by mu nie dał, mówi, człowieku, 2 złote do wina? Nie dałby wam, dałby mu, człowieku, 2 złote do wina. No. To Jezus, to dałby mu 2 złote, człowieku, ja by w ogóle, to żaden problem byłby, te 2 złote do wina dla niego. Bo dla niego grzech to nie jest problem. Tak, bo dla niego grzech nie był problemem. Człowieku, on siedział z tymi pijakami, tam człowiek razem zrobił 600 litrów wina, żeby się oczywiście schlali jak byki tam. Ten, mówię, dopiero im narobił 600 litrów, człowieku. Tyle stąd wina, człowieku, im zrobił. To moje 2 złote dla tego menela, to co to w ogóle jest? Ale kiedy ja myślę o koncepcjach zmian, to ja myślę na podstawie mocy, którą posiadam. I ja mówię do Boga, Panie Boże, ja mam moc. Prowadź mnie tam, gdzie ta moc będzie uwalniana. Ja chcę dobrze czynić na podstawie mocy. Bo to dopiero ma sens. To ma głęboki sens. To coś ma głęboki sens. Ja chcę uwalniać moc tego Królestwa. I tak się mówi. I mów, Panie Boże, ja chcę uwalniać moc Królestwa. Posyłaj mnie, Panie. Ja chcę uwalniać moc Królestwa. Uwalniać. Jeden chłopak od nas z kościoła wychodził tam ze sklepu jakiegoś. I podszedł i stoi tam gość. Mówi tak. Ziomuś poradł. Mówi, kurczę, tak mnie suszy. Mówi, wiesz. A on mi poczekaj. Poszedł, kupił browar. Położył ręce na browar. Mówi, w imieniu Jezusa. Ustanawiam teraz, że namaszczenie przenika w ogóle ten browar. Uwolnił namaszczenie w ten browar. Przyniósł mu ten browar. Mówi, masz. Kupił mu browar. Tamten wypił ten browar. Ty, spotyka go po tygodniu tamtego. A nie spotyka znowu gdzieś tam. Bo to małe miasto takie pod Warszawskie. Tamten podszykowany mówi, ziomuś, to był ostatni mój browar w życiu. Mówi, ty. Mówi, nie pij. Ty jest... A ten chłopak ewangelista taki od nas, nie? A mówi, no okej. Okay. Ja się pytam, o co chodzi? Co to jest? Panie Boże, uwalniam namaszczenie w browar? Człowieku. Ale właśnie to zrobił. Uwierzył w moc. Uwierzył, że może namaścić browar. On w to uwierzył. Uwierzył w moc. Przez to wyciągnął człowieka z alkoholizmu. Lepszy niż Aha. Wiara w moc. Trzeba słuchać Ducha Świętego. Ja wszystko rozumiem. Dzisiaj mówimy o prostych manewrach. O wierze w moc. Dobre uczynki z mocy. Mówi Jezus. Dobre uczynki z mocy. 2 wersety jeszcze. 1 Koryntian 1,17. Musimy to zobaczyć. 1 Koryntian 1,17. Tak.
Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie stracił mocy. Źródłem mocy jest krzyż, to wymiana krzyżowa. Wierz w to, że skoro Jezus umarł za ciebie na krzyżu, to moc, którą On posiadał, przeniknęła ciebie jako nowego człowieka. Wszelkie dobro, które należało się Jezusowi, łącznie z całym namaszczeniem, które do Niego należało, dostało się Tobie. Wszelkie zło, które się należało Tobie, spadło na Jezusa. Taka zamiana. To się nazywa wymiana krzyżowa. Źródłem mocy jest krzyż. Źródłem mocy nie jest nic innego. Ja wierzę w to, że z krzyża płynie moc do mojego życia. Skoro się narodziłem z Bożego Ducha, jestem wypełniony Duchem Świętym, to ja jestem człowiekiem mocy. Ja nie jestem jakaś popierdółka, która sobie chodzi po tej ziemi i się zastanawia w ogóle, czy ona ma moc, czy nie ma. Sprawdzę. Czy mi piorun z palca poleci, człowieku. Ja wierzę, że mam. Wierzę w to. I 2 Koryntian 12:9. Mówi tak. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Słabość duszy równa się moc ducha. O co chodzi? Kiedy naszą duszę bierzemy za mordę i przemieniamy na obraz Boży, to ona krok po kroku przestaje stawać się przeszkodą. Ludzie mocy to nie są myśliciele za specjalnie, kombinatorzy. Oni nie przeliczają wszystkiego. Oni nie główkują tak bardzo. Rozumiecie, o co chodzi? Oni po prostu uwalniają ducha. To nie są wielcy myśliciele. To nie są wielcy mędrcy tego świata. Tak? Oni wychodzą do ludzi i mówią tak, wystaw mnie na próbę. Oto jestem człowiekiem mocy. Kiedyś Agata upadła pod mocą na nabożeństwie, jeszcze na Kasprzaka. Ja mówię, kto się jej dotknie, będzie uzdrowiony. Każdy, kto podszedł do niej się dotknął, był uzdrowiony. Każdy człowiek. Po prostu. Każdy człowiek. To było głupie. Rozumiecie? Wielokrotnie główkowanie, tak, powoduje w ogóle porażkę. Kiedyś pamiętam, na którymś uwielbieniu Agata wyszła za perkusję i mówi tak, kto chce być osłem Boga? Ludzie mówią, ja. I ona ustała na czterech przy mnie, mówi, siadaj na mnie. I mówi, chcesz być osłem Boga, to mówi, bierz kogoś na plecy i woź go. Każda osoba, która wzięła kogoś na plecy i przeszła, potem składała świadectwo, że doznała głębokich uwolnień, zmian wewnętrznych, tak? Zaczęło im się wieść w różnych rzeczach. To nielogiczne było. Ale dusza, kiedy nie stoi na przeszkodzie, to duch się może uwalniać. Rozumiecie? Słabość duszy równa się siła ducha. Nie musimy być ludźmi, którzy wszystko kontrolują. Nie musimy być ludźmi, którzy każdą rzecz zrozumieją. Ja masy rzeczy nie rozumiem, przepraszam. Nie rozumiem masy rzeczy. Nie rozumiem takich dziwnych zjawisk u nas w kościele, że jest jedna niedziela i dzieci w ogóle siedzą i śpią z tyłu, tak? A jest druga niedziela, raptem, tak? Tak? I dzieci zaczynają leżeć na twarzy pod mocą Boga. Nie rozumiem tego. Nie umiem zrozumieć takich rzeczy. Nie rozumiem tego, że
że raptem coś się dzieje u kogoś, w ogóle w mikrosekundzie. Rozumiesz? Nie rozumiem. Ale nie muszę. Okej? Wierzę w moc. Amen.